Uważam się za entuzjastę technologii przez duże E, a za tym idzie jestem niewolnikiem akronimów pokroju HD, DTS, Hi-Fi i temu podobnych. Jak każdy, lubię czasem obejrzeć film lub zagrać na Xboxie One, a że nie robię tego często, przynajmniej upewniłem się, że robię to możliwie dobrze. Wymagało to zgromadzenia różnej maści elektroniki na stosunkowo niewielkiej powierzchni mojego mieszkania. Calowy telewizor firmy Thomson jest ze mną już ponad 3 lata. Nie jest ani odrobinę inteligentny, nie grzeszy specjalnie urodą, ale w chwili zakupu propozycja firmy Thomson stanowiła najkorzystniejszy stosunek przekątnej ekranu do ceny. Telewizor wisi na zamontowanym przeze mnie regulowanym uchwycie ściennym i jak dotąd nie spadł. Sekcja audio oparta jest na amplitunerze Pioneer VSX828, który napędza zestaw głośników 5.1 w części salonowej, a także głośniki sufitowe w łazience. Posiada szereg wejść HDMI i dysponuje wystarczającą mocą, żeby narazić się sąsiadom i żonie. Główną strefę nagłaśnia zestaw Taga Harmony InMove w kolorze białym. Kompaktowe kolumny wyglądają fantastycznie, brzmią zupełnie nieźle, a przy tym można je nabyć w przystępnej cenie. W drugiej strefie grają przetworniki Taga Harmony TCW100R. Nie jest to w żadnym wypadku materiał sponsorowany, ale zbieżność marki nie jest przypadkowa. Po prostu uważam, że Taga oferuje bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Głośniki przenoszą częstotliwości w zakresie od 50 Hz do 20 kHz i mają moc 60 W, co w tak niewielkim pomieszczeniu jest aż nadto. Obie strefy są w pełni niezależne, co oznacza, że mogę słuchać muzyki w łazience, podczas gdy pierwsza strefa zajęta jest dekodowaniem strumienia DTS HD z filmu Blu-ray. Filmy oglądam na nuku Intela, na którym chodzi OpenELEC, uruchamiany z serwera Synology DS715 po PXE. Wspomniany NAS jest najbardziej istotnym elementem układanki mojej domowej infrastruktury IT. Na 2-3 TB dyskach WD Red DS715 przechowuję wszystkie moje multimedia, tysiące zdjęć i setki gigabajtów materiału wideo nagranego na potrzeby realizacji filmów na mój kanał. Łączność ze światem z teoretycznymi prędkościami 300 Mbit w dół i 30 w górę zapewnia firma UPC. Za routing wewnątrzlokalowy odpowiedzialny jest punkt dostępu Asus RTAC68U w kolorze białym, który zgrabnie wtapia się w otoczenie. Używam płaskich kabli LAN, które biegną przy ścianie za półkami do szafki pod telewizorem, którą zrobiłem sam, podobnie jak i wcześniej wspomniane półki. Moim głównym przełącznikiem jest 8-portowy gigabitowy switch Netgear, ale potrzebuję czegoś większego, bo wszystkie porty są stale zajęte. Szafka IT jest również domem dla mojego komputera, a także odtwarzacza audio opartego na malince oraz 2-terabajtowego dysku zewnętrznego Seagate podłączonego stale do Xboxa One. Sąsiednia szafka skrywa urządzenie wielofunkcyjne Samsung oraz małego UPS-a, który w razie zaniku zasilania podtrzyma napięcie w obwodzie elektrycznym, do którego podłączone są NAS, Switch oraz Access Point. Kiedy gram online albo mam przykaz zachowywać dyskrecję, korzystam ze słuchawek stereo przeznaczonych do Xboxa. Headset zestawu z konsolą został brutalnie potraktowany przez mojego kota Lucka, znanego konesera przewodów elektrycznych niskiego napięcia. Do Xboxa czasem podłączam kierownicę Thrustmaster TX na podstawce Pro Simulator. Dni tejże są policzone, bo jakiś czas temu nabyłem fotel PlaySeat Challenge, którego jeszcze nie zdążyłem złożyć i raczej nie zrobię tego przed przeprowadzką do nowego mieszkania, ale o tym opowiem przy innej okazji. W każdym razie w niedalekiej przyszłości możecie spodziewać się aktualizacji stanu rzeczy. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.